Zdrówka i pozdrowiacie 5 zł. Zdrówka właśnie, BM łyczka 0. 0, 0 cukru Coca-Cola, wariacie. Dziękuję ci serdecznie za wspieranie tej wspaniałej inicjatywy, jaką jest odgrywanie loga na cappuccino na wyspie pełnej dzieciaków. Dzięki. Piąteczka wbijana. Halo? Słuchaj, przyszedł jakiś typ na pole. Pozbierać, co mam tu zrobić? Odjebać go? A jak się nazywa? Iki jakiś. Jaki? Iki. Jechać z nim, kurwa. Dobra. Czerwona kurtka do mnie dzwonił i pytał się, że jest jakiś chłop na polu, to się nazywa Wiki. I czy bym go znał? Ja mówię, że jechać z nim. A on dobra i się rozłączył. Komu to motor? To twój tankam. Ty może zrobimy jakąś drużynę najemników i będziemy wysyłać ich do napierdalania ludzi za pieniądze. Ty czerwona kurtka by się nie nadawał ze sterydem, nie? Jakie to się... Płatni zabójcy. Tak, płatni zabójcy. Ty stery, nie chciałbyś dorobić jako na przykład płatny zabójca? Byś dostał zlecenia z czerwoną kurtką, byście ludzi rozpierdalali. Dobra. Okej, teraz coś się ogarnie. Jaki pasuje to? Możemy zrobić jakąś taki list kończy, no i go odciąć po prostu. To Eli, co wybrałeś? Masz tego policjanta. Dobra. Co ty mówisz? Co wybrałeś? Chłopę. Robotę czy ramkę? Być tyle się, chłopę. A, właśnie panowie, o 22 dzisiaj burdel otwierają. Będą prawdziwe kurwy, a ja byłem tydzień temu i naprawdę... Ja chcę iść. Były. Normalnie tam 25 koła za taniec, ale wiesz, da się ogarnąć tylnym wejściem, jak się dobrze ubierzesz. Mam fajny garnitur z Zary, mam jeszcze dwa inne podjebane, fajne rozmiary, możemy się dogadać. Ubierzemy się fajnie, panowie, wypachniemy limon hejzem i polecimy tam, kurwa. Fajnie są panie, jest tam motylek, jest koteczek, kurwa. Są przewariatki, śmigają, polerują, co się daje, no kurwa. No dziękowiec w końcu, naprawdę, możesz dzisiaj dziać. Właśnie dziękowiec dzisiaj. That's serio? My baby. Złożyć życzenie jakiejś kobiecie. Miałeś polerowanego? Tu. To nie, pospinałem się, już mi drgał, nie, ale wybiegłem, bo się bałem. Bo sera trochę miałem tak naprawdę. Chujowa sytuacja. Bo to było tak, że kręciłem się pod tym klubem, chciałem wejść i spotkałem Somi, no tam jest menadżerką i mówię, dawaj, wbijaj. A ja okej, mówię, czy mogę taniec? I ona mówi, pewnie, dwa tańce ci mogę załatwić na spokojnie. I te baby schodzą, ucierają się, opiem się za chuja i tak dalej, wiesz. Tu mnie liże za uchem, tu jest mi się okej, spoko, nie? A ja po robocie, czy nie myty, kurwa, byłem na zjazdówce, nie? Ser pod napletem, przejaja. No i mówię, że wybiegłem, mówię, że psychicznie mogę tego znieść. I to podziałało jak płachta na byka, on zaczął do mnie dzwonić. On mówi, że takiego mężczyzn pragną, takiego właśnie zamkniętego. A ja mówię, jakie zamkniętego, zlepionego chuja, miałem taką cię z drugą szmatorę już nie powiedziałem oczywiście tego, nie? No i wkręciłem jej bójdę, że kurwa jestem zawstydzony i nie ruchałem 7 lat. Jebany sery. Dobra, spierdalajmy stąd. A nie, jeszcze mi coś zostało. Ja mam 40. Ja to bym się mał bardziej stary. Miałem książkę kiedyś serowy Will. Cheesy Will. To ty byłeś? Cheesy Willy? Wiesz o co chodzi, no. Ja miałem takiego w szkole. Rzucił dolar. Paridzie tylko SS jest w stanie rozwiązać sprawę potężnej wojny gambusów. Halo? Ja miałem taką w szkole, czy dziubila? Na internecie. Czekaj, bo nie słyszę, halo? A ty kim strajesz w szkole? Halo, co jest? No sam odjebacie go, mam sam odjebacie. Nie, sam go odpierdalaj, będziesz to odpierdalać moim płatnym zabójcą na telefon. Dobra, chyba że haracz jakiś zapłaci, to mnie odjebie. Możesz, albo halę odpierdol. Ile chcesz? 20 koła? Dobra. Ja już mam, no, Duncano. Ej, czerwona kurtka jest moim płatnym zabójcą od teraz na telefon. Dobra, ja mam 60. Czerwona kurtka ma numer 688, tak? Tak mi się zaczyna numer? Sprawdźcie to. Tak. No. Dobra, bo ja nie zapisuję numerów nawet, bo tak jak mi psy miały pierdolnąć. Dobra, no teraz musiał mieć cheesy wheels i nie zmienić sobie kurwa kolor włosów na serowy. Wyjebane w to mam. Co? Zamknij drzwi ze sobą. Tego typu rzeczy. Nie chciałbyś mi spróbować to jakoś językiem zlizać. Spójrz, pan mogę. Ale mamy przecież rozpoczalnik. Ja pierdolę cię, później robisz George od tej dupy, widzisz?
No nie może, co się gadasz? Jedziesz ze mną, Logan, to za niej? Jak gadasz z laską, to stary siur się chował w napleta. Dobra, panowie, zróbmy. Już szarpać. Im więcej gadania, tym się bardziej mamlasz cię. Aż potem się topisz w friendzonie. Cicho. Od razu myślisz agresję. No, halo. Panowie, niech ktoś weźmie 60 i jedzie ze mną tu zawieźć. Najlepiej Eddie albo Logan, bo dajcie mają kuszę. Ja mam 60. Ja czekam na krosie. Jaki masz numer Eddie? To ja 348. To Eddie'emu, no to nie wiem. Ja mam 60. Nie? Trzymaj. Plan niech, dzisiaj George musi coś poruchać, bo... No to poruchać się naprawdę, dzisiaj jestem mówić, Dzień Kobiet w burdelu jest. Miasto organizuje dzisiaj Dzień Kobiet w burdelu, musimy tam być, panowie. Będą najlepsze dziewczyny z tego miasta. A to na tej drugiej dzielnicy pewnie, nie? No, drugie może na tej też jakieś będą, ale tak, to będzie na drugiej dzielnicy, więc musimy się tam dopchać już wcześniej. O 20 startuje impreza. Dobra, ja jadę schować to. Może być ciężko dzisiaj, no dobra, to co, jakie plany? Robimy ten napad zaraz? Ale za dużo nas osób jest do napadu. No nie, no we czterech albo w pięciu. No to mamy jakiś plan? Tak naprawdę to mi się szczerze nie chce dyrygować tym, więc ja mogę po prostu być słuchaczem, prowadź ktoś to wszystko. A może skończysz, robimy ten mój plan z tymi ciężarówkami? No to chętnie, poprowadź to George i zorganizujmy to w końcu, ja jestem... Ale nie ma sensu robić takiego planu misternego na kasetkę, bo banku teraz nie zrobisz, bo jest za mało psiarzy. No to... Ale dobra, jedziemy do zawieść, zaraz się tutaj spotykamy. Ja mówię na kasetkę. No bo z kasetki jest 60 koła i można to po prostu nawet na rowerze jebniesz kasetkę, kurwa, ogarniasz miasto. Tak, to musi być coś prostego. Coś prostego, ale wiesz, ale dobrze z jakimś skokiem. Wiesz, o co chodzi. Pomieszać właśnie, efektywność z efektywnością. No. To może efektywność skok. Z efektywnością. Tak, tak chciałem powiedzieć. Nice. A w ogóle ta fura jest strasznie fajna, szybka. Która? Ta moja. To jest kupione? Nie, to jest zajebane, ale jest za dupca jak chuj. A jak to się nazywa? Infernus chyba. Infernus? Nie, Infernus wygląda inaczej. Jester chyba. Jester? Możliwe. No, normalnie się nie, na zakręcie się nie ślizga. Jechałem 220 na zakręcie i się nie wywaliłem. A mamy jakąś spektakularną ucieczkę? Ja myślałem, żeby jakiś skok na jakiś budynek, gdzie czeka na nas motocykl albo helikopter. Da się ogarnąć. Bo Abdul coś wspominał o helikopterze. Ha? Helikopter! Ale helikoptera nie można używać, tak jak w konstytucji pisane, że nie można. A, kurwa. Kurtka do mnie dzwonił, tam jo, jakieś dwie osoby znowu podjechały. To co, jedziemy z nimi, czy co? No właśnie dzwonił i się pytał, co ma robić. No, no nie wiem, czy te liście zajebać, czy najebać ich? No najebać, wziąć liście i wypierdolić stamtąd, jak śmieci. Trzeba już terror się, to jest nasza wyspa. A dostałeś Logan SMS-a? Jakiego? Tak, dostałem, ale to spoko, mi się wydaje, że to się domyśla, że to jest kurwa, nie? Pogadam się mnie zakochał, jak nie to zobaczy, zakochał, zobaczy, się odkochał, to jest stary chłop, stary, zobaczy babę, chłopa z długimi włosami i mu bryknie, spokojnie, damy radę, dzisiaj to dobra, gadamy. Zaraz. Póki nie zobaczę. Ty, George'u, to co, śmigamy się do tego burdelu na te tańce? No pewnie. Będzie chyba ta twoja Didi, wiesz? A wtedy mówisz, jakaś Megan o mnie pyta. No? Megan? No? Ktoś dwie dziewczyny o mnie biją się. O, nieźle. No dobra, to pójdziemy, ale na pewno tam będzie, bo dzisiaj jest Dzień Kobiet w burdelu organizowany, więc mam nadzieję, że... No co, że dobrze wypadniemy, tak? Że ubierzemy w najlepsze smokingi, jakie mamy, jakie znajdziemy w sklepie, albo te wam, które wam pożyczę. No i co, ile uderzamy? Mam nadzieję, że każdy coś zamoczy, co chłopaki? No! Dzień Kobiet w końcu. Nice! Ja się tylko boję, że może mi po prostu, no nie wyjść to. No na to patrzę, George. Stary, właśnie o to chodzi, zrelaksuj się, to nic na siłę. Idzie się dobrze bawić, to one mają o ciebie zabiegać. To nie chodzi o mnie, tylko o niego. O Abdula? To jest z nim tak? Chyba o mnie George'a. O niego chodzi. Kumam, George, nie, no to spokojnie. Agniaczka zajęła się tam czy coś specjalnego. 22 będę czekać 7 złotych. Jeśli masz jakieś tam leteczki, czy coś tam i tu, to pomoże troszkę, to bardzo chętnie. No bo tak, zarzucasz jednego Red Bulla przed tym, jarasz dwa bagniaki, a potem za chwilę pojedziemy pod specjalne tapsy. I robisz takiego miksa przed tym i jest ciężki rozpierdol. Co? Łamacz, kurwa, tak zwany łamacz kobiecych serc. I nie chodzi tu o uczucia, jeśli wiesz, o co mi chodzi, bratku. Szwajska mucha! No, już tam nie. O, patrz, z okazji na kobiet dla wszystkich, które skorzystają z naszych usług. Co to jest, kurwa, tam na Twitterze? O, nie, kurwa, sok spadochronem! Ej, co tu chcemy spadochron i skaczemy z mostu! Czyli ktoś musi przebrać zabawę, bo będzie zniżka. To George!
Jaka zniżka, kroimy, kurwa, śmigłowiec. Ma serduszka, ma normalnie. Chyba, że porywamy śmigłowiec z tego Risk Zone. No? I wtedy będziemy mogli legalnie nim uciec, skoro porwaliśmy ten helikopter. Nie wymyśliliśmy sobie go, tak? Tylko jest porwany. No można go użyć do napadu. Chyba, że przejdziemy dużo za babę i on weźmie spadochron i ucieknie im. Ale na kasetkę śmigłowiec, kurwa. Spadochron, będziemy uciekać. Ale to będzie widowiskowe, psy zwariują, że robimy kasetkę helikopterem ze spadochronem. Ej, a można myśleć o spadochron, jest taka opcja? Tak, tylko trzeba być babą. Nie, to poczekaj, trzeba ukraść spadochron chłopowi. Helikopter, wszystko kurwa ukraść, w ogóle go porwać. Porwimy go, kurwa, przecież nic się stanie. No właśnie. Pogadamy z nim, czy jest taka opcja. Dobra, zabieramy się, prowadź tam ktoś. Pojedziemy jeszcze do sklepu z telefonami. Jasne, to wsiada i prowadź. To się zmieszczę. Dobra. A spokojnie, mamy cały dzień dzisiaj, George, musisz się spieszyć. Pojedziemy do sklepu z telefonami, a potem tego chłopa. Pójdzie najpierw do sklepu z telefonami. Gdzie chcesz? Tylko nie do Castoramy. No to tutaj jedziemy. A może Abdul chce prowadzić, czy ja mam? Prowadź. No nie wiem, czy to dobry pomysł. Moje soczewki nie do końca działają, tak trzeba. Sztampią na mnie od razu. Nie, spokojnie, że wyluzuj się. Nie musisz przecież gazować, zapierdalać. Idziesz ze swoim pasem na spokojnie. Najgorszy jest to, że po prostu kocham zapierdalać. Pokaż oddechy, George! Rób to, co kochasz! Nice! Wow! Troszkę zwolnię, bo tu trzeba skręcić chyba. No? Downtown Wildwood. Tak mi się kojarzy coś. Układ jest na tych ulicach? Mniej więcej. Nice! Do Altawood pojedziemy. A tutaj do Pickerwood. Trzymajcie się. Dobra. O kurwa, zamknęliśmy drzwi do bagniaka, chyba w środku był Duncan, czekaj. Dobra, za chwilę go wypuścimy. Hello. A ty jesteś w środku? Nie. No, zamknięty, zaraz się otworzę, poczekaj. A macie pożyczyć na telefonie kartę? O kurwa, ostro steryt. Ej, ile mamy łącznie już? 235 u nas. Mam 200 dolców. To brakuje jeszcze Duncan ostatnią turę, mamy 500 już. Tak. 200 dolców. Tylko trzeba Duncanowi otworzyć drzwi, bo stoi pod tym. I on to zrobi i akurat tobie poda małpa i możemy to już zamykać całą transakcję. Albo Eddie, okay. Bo Eddie też masz klucze? Abdul. No to jedźcie we dwójkę, jeszcze to zamknięcie i mamy to wszystko zrobione, panowie. Dawaj. I możemy ruszać, porywać, panowie, helikopter spadochrony. Wszystko wam powiem za chwilę, jak wrócicie. Czekamy tutaj. Dobra. Panowie, porywamy tego chłopa z Risk Zone'a. No co jest, babuś? Co jest, papinka? No Chocopop. Chodź tu. Masz na telefon? Tak, już mam. To gazy do środka. Ej, już jest trzech psiarzy, kurwa, można sprzedawać, czekaj. Tam była jakaś babka, nie? No to jakaś chyba weterynaryjna dzielnica, sporo z pupilami ludzie przychodzą. Siemanko, bratku, mam do ciebie pakiet... O, jeszcze nie można chyba. On, jak pójdziemy dzisiaj? O, jednak nie można chyba, bo dalej obywatele nie są zainteresowani. George. I co, masz telefon? Halo, George. Mam telefon. Co tak się odcinasz, stary? Wczuj się bardziej, bo kurwa odlatujesz nam tutaj co chwilę. Jestem wczuły, stary, tylko musiałem jakby telefon wyjąć. Dokąd? Dokąd teraz? Teraz kradniemy tego gościa czy pod bagniaka. Mieliśmy się tu spotkać z tymi... No z małpą jednym odjechaliśmy. Dobra, spotkamy się z nimi w jakieś miejsce. No, mało cóż rzucające się w oczy. Ja takie znam. No dobra. Halo? Przyjeżdżajcie na pole, trzech typów tu jest. Dobra.
już idziemy. Trzech typów na pole, idziemy na pole, na pole. O kurwa! Oznacz, oznacz! Pole marihuany znajdziesz, co? Kurwa. Dwoń, dwoneczku! Mój typowy skowroneczku! Proszę, zacznij się ma, papi. Zróbcie human next, bo dużo was jest teraz. Za to macie jakieś 800 tysięcy lub 1 milion. No halo. A potem na dziewczynę mieli gruby hajs de pozdro 5 złotych. Dzięki wariacie, za chwilę odczytam do Nejcika, bo się to wszystko zlało. Dobra, będzie chwilka na przerwy. Spokojnie, spokojnie, niech dojedzie. Dobra. Macie klamki? Nie. Nie mam. Masz? Masz, George? Ja mam, no zostawiłem w bazie. Chcę przy nami, przy nami, przy nami! Co robimy? Jedź, jedź na razie to pole. To nie za nami. Za nami? Nie za nami, spokojnie, za nami. Za nami. Nie, nie za nami, spokojnie, jedź jak locals. Tak im nie zjemy. No to jedź na powód. Tak, ale bokiem. Nie jadą do nas, mówię ci to ty. Chodziło mi o to, żeby miejsce im zrobił. Teraz gazu, teraz gazu. Na pewno jadę. A bo tam pewnie strzały teraz były na tym, o kurwa, pewnie polu. Strzały. Bierz się lepiej machy. Zdejmuję ten kapelutek. Ja nie mam broni, damy ja nie kupiłem. Oni już tu jadą. Zostałem tutaj sweter. Co ty robisz? O kurwa. Co jest? Au. Co? Logan, na dole są. Na dole są, na dole są. Na dole są. Gdzie? Idę, idę. Kurwa, są, są! Atakujemy ich? Tam na dole są. Jest tylko dwóch psiarzy. Gdzie są? Na dole. Musimy zejść. Biegamy? Właśnie myślę. Ja mogę ich najebać. Dawajcie, sprzymuj, bro. Chyba idę ich najebać. Dawaj, 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 dwóch psiarzy. Kurwo! Lokalsi, lokalsi, spadajmy stąd! Dobra, dobra. Oła! Zabierzcie mnie! Czas to spierdalać! Trzymaj się, bratku. Dobra robota. Bardzo dobra robota. A... Dość się strzela na górze. Zabrał gnata i chyba ładuje w nas. Pamiętajcie, Peter miał na imię, do odjebania jest. Tak, tak. Jakiś inny gnat. Peter? Tak. Pamiętam. Ej, jest, jest, poczekaj. Weźcie go, weźcie go. Nie pamiętam jak ma na nazwisko. Karetka tu chyba jedzie. Weźcie go, ej! Halo, podnieście go, mam klamkę! Halo, chodź tu! George, debilu jebany, podnieś go, mam klamkę! Też podnieście go, mam klamkę, nie mogę celować! Kto nie ma klamki, niech go podniesie! Mam klamkę, ja mam klamkę! Mał, bo masz klamkę? Nie mam. Podnieś go, to podnieś go! Kajdanek nie mam! Kurwa mać! Banda zjebów! Ciężko mi z nimi jest, kurwa, oberwałem! Ogólnie było dwóch policjantów. Trzech policjantów i dwóch. I trzech facetów. I trzech facetów najebał, bo debile. Nieważne, przepraszam. Kurwa, ała, nie mogę go nieść, za ciężki jest. Daj mi go, ja mam więcej siły trochę. Jeszcze trzech. Szybko. Od tego Petera przyjechało. A, wiem, ten Peter zajebał sterydę i go porwali. Spadajmy stąd. Ktoś jest. A. Halo, no bo tutaj mamy, ja mam postrzelonego steryda, w sensie rannego steryda i psy jadą do was. Psy do was jadą. Uciekamy. Jadą. Dam ci GPS-a. A ty nie jesteś Peter przypadkiem?
Nie, jestem Jacob, tam kiedyś ci klamy sprzedawałem, sobie na czerwonym parkingu się strzelaliśmy. Ciężki jesteś, kurwa. Ja się tak jakby został potrącony delikatnie. A, przypadkowo, dobra, kumam, dobra. Spadamy, nie znajdą nas w szakach. W chacie znajdziemy się, wuja Bena. Wszystko będzie dobrze, czerwona kurtka. Kurwa, lewantura, ja pierdolę. Stery tam wjechał z ropami w ogóle tych psiarzy. Ja się bałem, właśnie za krzakę, za drzewem czekałem. I zabrałem pistolet. A psiakowi. Dobrze. Nieś go. Patrzcie za siebie cały czas, jak coś. Ja patrzę cały czas. Przed siebie też się patrzcie pod nogi, żebyście się nie przewalili. Szybko. Może tu się schowajmy. Schowam się tu, no. Może jakąś furę pójdę ogarnąć. Adam rzucił dola. Czy mógłbyś powiedzieć, o co chodzi z tą jebiczną denerwującą ramką na transmisji? Nie wiem, Facebooczek to ustawił, mordziu. Pozdrawiam i życzę miłego wieczoru. Zamknięte. Idziemy dalej. Musimy się schować tutaj, może gdzieś. Albo dobra, dalej. Do kościoła. Dobra, do kościoła. Kurwa, z pięcioma strzelałem i to przez jakieś 3 minuty. Co? Ty się z pięcioma strzelałem, z 3 policjantami. Kurwa, no ja tam odjebałem 2, nie zaskoczenia jeszcze jednego napierdalałem. Dobrze, uciekajmy. Właśnie, ja nie dałem rady. Nie było nas więcej na pewno. No, Eddie musiał iść, Eddie do kościoła poszedł. Halo? Halo, kurwa. Steryd ma nasze BMW. Może podjedzie pod nas. Wysyłam mu GPS-a. No, co tam, George? A, myślałem, że ty podjedziesz. A kto poszedł po samochód teraz? No nie wiem, chyba nikt. Steryd jedzie. Steryd, proszę. Tak, masz kajdanki, małpa? No nie mam właśnie. No, halo? O, halo, ej, weź przeczytaj SMS-a, bo ci cię propozycję. Dobra, będę miał czas, to będę pić czytał. Ty mam jeszcze paralizator. Masz klamę? Zabrałem paralizator i klamę. To daj mi paralizator dobra, lub klamę. Dobra. Uciekł tylko... też ten. Abdul też uciekł. A właśnie Abdul. Trzymaj małpa. Dzięki. Kto to? Jest, stary, dobrze. Bierzcie go. Stary, masz kajdanki? Nie mam nic. Kurwa mać. Jesteście bezużyteczni. Przesuń się, George. Dobra. Bo tu muszę go wsadzić. Okej. Okay. Kurwa, sam? Bomby. Małpa jeszcze. Małpa, nie wiecie. Ja jestem w bagażniku. A. Ja. Kurwa, tędy. Uważaj. Dobra, sweter, bo przypał. Dobra, to wezmę tutaj sobie z majtek, wyjmę. Wzięliście nie coś wiem, czy od nie lepiej lokalsową furę mieć. Nie widziałem jakichś psiarzy. Lokalsową furę byśmy wzięli, to byśmy porzucili, bo jest przypał. Właśnie nie, bo ja przyjechałem koło psiarzy przed chwilą. A, okej. Się nie kapnęli. Panorama off. No, oznaczyłem. No i nice. Czerwona kurtka, wszystko z tobą dobrze? To. Papa, co jest? Chuja. Halo, co jest? Co się dzieje, panowie? Co się dzieje? O, pomóżcie mi! Łysy! Łysy, ty kurwo! Jesteś od Patera? Ta. To ja pomogę, to czekajcie. Są nasi? Pomóżę im. Au! To są oni? Nie. Auć! Pomóc wam! Ej, wy jesteście od jakiegoś Patera? Już leży. No, dzięki. Ta, no. Wszystko okej? Tak, w porządku. Awantura była teraz na tym, na jaraniu. A co, tak? Problemy jakieś robią? No nie, bo... Ej, czerwona kurtka, mówisz to oni chyba. Że naszego czerwoną kurtkę napierdalaliście, to wy jesteście? Nie. Ty przyprowadź czerwoną kurtkę, ty. Okej. Dobra. Bo nie wiem, o co chodzi. Przyprowadź czerwoną kurtkę, powiedziałem steryt. A myślałem, że tu nie mówię do... Bo nie wiem, co tam się dzieje, psy są z tobą odjebane, tam były federalne FIB, nie wiem, czy nie węszą. O kurwa. Ohoho, to nie dobrze. No i czerwona kurtka, to są oni, czy co?
Chyba tak. Ale co ty pierdolisz, jak my dopiero jechaliśmy pierwszy kurs? No, ale o co chodzi? No kurczę. Też przez tego człowieka tu widzę. Sprawdźcie ich karty SIM. Typ miał na imię Peter Garden. Nie, nie, to nie. Ja mam, możemy ja dowody pokazać. Ja mam bary. Znaczy to... To chyba jego koledzy, bo to na pewno nie on. No wiem, ale o co chodzi w takim razie? Co się działo? Ja nawet nie wiem. Dobra, nie ważne, to rozjedźmy się, bo zaraz tu będą przyczyniać. Tak, no. Spadajmy stąd. Dobra. Trzymajcie się. Trzymajcie się. Podejrzaj na mnie, Meli. No nie, bo wiesz, jak mówicie, wiesz, stary, ja nieważne, nie chcę się o tym gadać. Dobra. Albo on podejmuje decyzję, że to są te typy, czy nie, i wiesz, albo wiesz, musi być konkretna akcja, stary. Jak nie wiem, czy to jest ten typ, to nie będę go odpierdalał, bo może być naszym kolegą. Siema, Duncan, jak tam? Siema, Duncan. Siema. Sorry, bo mam akcję. Klucze musisz mu dać chyba. Czy mu otworzyć, daj czy co tam? Czy już zrobił już? A zamknął drzwi? Weź, sam, czy sprzedałem i drzwi trzeba zamknąć. George siedzi. Weź. Cześć, można już sprzedawać, można już sprzedawać. Można sprzedawać tak już taki. A, już pojawiło się tyle psiarni, że elegancko. A kurwa nie chcą brać, kurwy. Coś z tego. Serwa, gruba akcja. Siema, Donutka, mam temacik dla siebie. Poporcjowany już. O kurwa, psiarnia. Ale ja tylko gadałem, nie? Po kolei, dziewczyny, po kolei. Jest tam, Michał, uważaj, wariacie. Kurwa, nic z tego nie będzie, Na przerwę się na juhu, kurwy, poszły. Ty wzięła się z tamtą, kurwa! Kurwa, nikt nie chce brać, ja pierdolę. Okej, badanie będę takie podstawowe teraz odbywał. Pamiętajcie, wy też się widzowie badajcie. Nieważne, czy czujesz się zdrowo, warto takie badania kontrolne raz na 3-4 miesiące sobie zrobić. Odłożyć sobie za skórniaki, mniej tego piwa wypić. To jest... Masz może kiepa zajechać? Logan. Logan. Mam, słuchaj stary, mam do ciebie sprawę. A co jest grane, ha? No tutaj twój koleżka taki, kurwa, dzwoni do ciebie przy mnie. A, powinno mnie, interes, powinno, tak? Powinno, nie, powinno mnie na marihuanie, stary. A, czerwona kurtka. No nie wiem, tak. No słuchaj, mam stary, no kurwa, nie, nieprzyjemna sytuacja wyszła, trzymaj. O, dzięki. No słuchaj, kurwa. No kurwa, nieprzyjemna sytuacja bardzo. No mów. Chłop mi powinął, zajebał mi klamę. No i co? A, no on się teraz też wywrócił, spokojnie, a ty no, jesteś Petera jakiegoś? No, jestem Pity. A, no Peter i... jesteś. To ja jestem, Peter. To jestem. To spokojnie, muszę się dogadać, stary. To nie wiedziałem, że się znacie, czy my się znamy. Jeszcze tylu... Ja muszę chyba z nim surwę zajmować. Znamy stąd, stary. To wy spierdalaj. Na które piętro? Zasługę sewich Logan pizda, jesteś nie gangster. Chlopy ci mówią, że jadą zbierać bagniaka, a ty ich puszczasz. 5 złotych. O kurwa. Dzięki, wariaciku. Musisz się wsłuchać w kontekst, bo oni jali zbierać normalne ziółko, a ja bagniaczka, więc wyluzuj, nie spieniaj, wariaciku. Dzięki za donajcika. Stój. No Peter, zbieraj z tym bagniaka, będziemy w kontakcie. O, patrz, jaki pan krzep człowiek. Patrz, wszystko. Patrz, gadasz z telefonem, zatrzymajmy. Witam, dzień dobry, proszę. Opuścisz pojazd, proszę. Zamknij pizdę. Proszę się zatrzymać. A to sam zamknij. Nie, to się mówi, jakiś chłopy mnie gonią. Nie wiem, czy to FIBI... Halo? Jakiś chłopy mnie gonią w BMW czerwonym. Gdzie wy jesteście? Daj mi GPS-a. My jesteśmy pod szpitalem. Dobra, to właśnie mi GPS-a. Już jakieś gangstery gonią jebane.
Ale tu przed chwilą psy były. Ej, tu przed chwilą psy były. Gdzie oni są? Gdzie jest George? Pojechali, oni mnie skuli i rozkuli. I se pojechali. Ej, tu psy były przed chwilą. Co wy odpierdalacie? No, no bo sprzedajesz tu dragi, no to podjechałeś. No wiem, ale no to odjechałem, ale słuchajcie, jakiś chłop w czerwonym BMW zatrzymali mnie, chcieli mnie zatrzymać, ty. Nie wiem, czy to był. Nie wiesz. Tak, to FIBI było chyba, nie? Tak, psy były, uciekłem ze krzaki. Okej, no dobra. No nic, trzeba to spierdać, trzeba pomóc czerwonej kurce. Czemu nie pomagacie? Czemu go nie zanieśliście do lekarza? Lekarz nie pomoże, powiedział, że nie może. Nie, nie, nie. Chciała takiego zwykłego. Okej. Pojedzie chyba. Napisał mi SMS-a, że już jedzie. Kurwa, jedzie, jebany, kurwa, nie rób. Że psy nas cały czas szukają, przypał jest. No? Ja zaraz podjadą, znowu mówię ci. Nie no, chyba nie. Były tu przed chwilą i pojechały, spokojnie. To w ogóle tak nieładnie, no mi się rozrywa slogan. Nie chciał, George, spokojnie. Wszystko okej? Gdzie dostałeś? Wszystko wiesz? Dobra, jest medyk, spokojnie. Mogę to, wiesz, jakoś tam pierwszą pomoc. Nie masz tego medyka. Kosimazaki Papi, odczytaj moją poprzednią wiadomość, bo warto zrobić taki napad z tyloma ludźmi. Jebać udane, kurde. Elo 5 złotych. Dzięki, Waleczku. Ale niestety nie sugerujemy się tu podpowiedziami lekarz. Widzów. Ale ja dzięki, Waleczku. Sprawdzę sobie na bieżąco i będę obszarzał. Będę cisnę jeszcze. Ja będę A to proszę na kajdaneczki, bo nie widzę pana poszkodowanego tutaj. Tu jestem przed panem, idealnie. No dobra, no to znowu pan. No, ale co to ale znowu już, się stało? Ale już z motoru się nie wywaliłem. Znowu. Kula mi przecięła skórę na nodze. Jak to można być takim debilem, żeby co chwilę do lekarza chodzić? Warto panu, czy to do szpitala? Daj mi pan tabletkę, bo bardzo głowa boli, proszę. W środku. Co teraz w planach, panowie? No nie wiem, miałem cię o to samo spytać. Skok. Może zrobimy skok na bank? Na jubilera. Co myślisz, że mamy szansę na jubilera? Kurwa, zrobimy skok na jubilera i pieszczonki później dam tym kurwom za taniec. No dobra, dobry okay. Pomysł. A potraficie się ze mną uciec? Macie jakiś pomysł na ucieczkę? Może plasy ciężarówkami. To będzie no, dobra idealne. Tym można no dobra, prowadź w takim razie tą operację, George. Prowadzę. Czekajcie, ja sobie tylko tabletkę wezmę. Czekajcie. Czekaj, rozrysuję tylko to sobie. Okej. Okay. Zapisz się, co nam jest potrzebne. Ja zapisuj tak. Ty zapisuj, ja ci się będę mówił. Dobra, zapisz pierwsze dwa motory. Dwa motory, no. Trzech napastników. Właśnie, serio. O kurwa. W chuj mam twój dzień kobiet, kurwo. Trzech napastników i jeden, który będzie czekał przy motorach. Dobra. Co tu się kręcę? Może pogadamy ten plan koło chaty małpy. Co wy na to? Dobra. Wpadajmy stąd. Abdul! O czteroosobówkę ma Abdul! Sześć. Dobra, pod chatę małpy. Chatę małpy, Abdul! Ej, Logan. Niech prowadzi, bo... Kurwa, no i żywopłot mi rozdupcyłeś. A chujowa opłot! No George, który plan robimy? Twój czy mój? Mój robimy plan. Robimy. No okej. Ale to tak. To następny mój. Weźmy do domu, bo tam pogadamy. Ja to auto sprzątnę. Dobra, ilu potrzebujemy zakładników? Trzech. Duncan może być jednym zakładnikiem. Mówi, że się chce na to też kogoś przydać. No i nice. A reszta? Ja mogę być na przykład napastnikiem albo coś. No ale trzeba resztę schować zakładników, nie? No nic trudnego, damy radę na mieście. Jesteś aniołem, mówię ci.
George! Słucham. Musimy znaleźć zakładników. Zakładników, tak. To czerwona kurtka będzie zakładnikiem. Czerwona kurtka będzie drugim. O! I Duncan, że ma kurtkę, mamy dwóch. Gdzie jesteś, Logan, bo nie widzę cię. Tutaj. Przyjaciół nie kupiłem, dlatego nie sprzedam. Zakręcony jak spirala Andromeda. Łuki cienki, flamasteria, gruba kreda. Szczerze wyjebane w to, ile płyce sprzedasz. Latam se jak Francuz, Emanuel Szedal. Wyjebane we wszystko, wyjebałem wszystkich w przedbiegach. On du trois, on du trois. 169, rozjebałby się tu na psach.